W tym materiale rzucimy okiem na skopometr Tooltop ET829, czyli przenośny oscyloskop, multimetr i generator w jednym. Zapraszam na film. Partnerem kanału jest producent wysokiej jakości obwodów drukowanych firma PCBWay. Oprócz płytek PCB, które możecie zamówić w cenie już od $5 za 10 sztuk, firma jest również w stanie wykonać dla Was elementy z druku 3D oraz detale frezowane na maszynach CNC. Także zachęcam do zapoznania się z ofertą PCBWay. A teraz jedziemy dalej. Urządzenie przychodzi w takim pudełku. W środku mamy sam skopometr w takim wiązanym woreczku. Przewody pomiarowe do multimetru, kabel USB do ładowania, przejściówka z BNC na krokodylki, sonda oscyloskopowa oraz dwie wersje instrukcji po chińsku i po angielsku. Jest to standardowa chińska sonda P6000. No i już zauważcie pierwszą rzecz. W tym miejscu powinna być naklejka z oznaczeniem typu sondy. Jak możecie zobaczyć, są różne o różnym paśmie. No i skąd mamy wiedzieć, co to jest za typ sondy? Czy jest ona odpowiednia do tego oscyloskopu? Jakość wykonania tej sondy jest przyzwoita. Przełącznik tłumienia pracuje ok. Więc myślę, że na początek powinna być w porządku. Przewody pomiarowe do multimetru są również najtańszego sortu. Końcówki pomiarowe delikatnie różnią się od siebie kształtem. Izolacja jest oczywiście z PVC, czyli plastikowa. Z drugiej strony mamy wtyki bananowe, takie czterokońcówkowe. Przy okazji zauważcie, że mają na sobie jakiś osad. I podobnie jest na tych końcówkach pomiarowych. Także na początku trzeba je od razu wyczyścić. Jak możecie zobaczyć, te wtyki są krótkie. Jak do tych małych multimetrów Anenga. Także będzie problem z wymianą przewodów na porządne. Dlaczego w sprzęcie za tyle pieniędzy zastosowano takie krótkie gniazda? Nie wiem, choć się domyślam. Tutaj macie porównanie do standardowych. Zobaczcie, jak to w praktyce wygląda. No i nie podobasz mi się. Przewody te mają również dużą rezystancję. Prawie 16 ohma. W pudełku jest jeszcze taki kabel przejściówka z BNC na krokodylki. Oczywiście są zarobione po chińsku. Tak to wygląda fajnie. Na szufelkę do śmietnika. Jest to tak zwany skopometr, czyli połączenie oscyloskopu oraz multimetru. Dodatkowo w tym urządzeniu mamy wbudowany generator funkcyjny. Takie urządzenie ma kilka dużych zalet. Przede wszystkim fakt, że jest przenośny, czyli możemy go zabrać sobie gdzieś do torby lub łatwo podejść z nim do samochodu czy do jakiejś maszyny w celu dokonania pomiarów. Drugą ważną zaletą jest fakt, że jest on zasilany bateryjnie, także nie jest połączony galwanicznie z siecią energetyczną, dzięki czemu możemy w prosty sposób dokonywać pomiarów urządzeń zasilanych z sieci, oczywiście z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Obudowa urządzenia wykonana jest głównie z plastiku, tylko te czerwone elementy są gumowe. Umożliwiają one lepszy chwyt, natomiast nie stanowią one tutaj funkcji ochronnej. Sama konstrukcja jest dość zwarta, nic tutaj nie trzeszczy. Z tyłu mamy dość dużą stopkę, która umożliwia stabilne spoczywanie na stole i operowanie przyciskami. Jeżeli chodzi o przyciski, to są one dość nietypowe w postaci takich matryc gumowych. Nie są one oddzielone od siebie, przez co podczas naciskania jest słaby feedback. Nie mamy pewności, czy został naciśnięty odpowiedni przycisk. Jedynie przycisk włącznika daje takie standardowe odpowiednie odczucie. Tutaj z boku pod tą klapką znajduje się gniazdo USB-C tylko do ładowania. Urządzenie nie ma możliwości przesyłania danych do komputera. Na spodzie mamy gniazda pomiarowe od multimetru. Jak wcześniej wspomniałem, są to gniazda płytkie, także nie wszystkie przewody pomiarowe będą dobrze do nich pasowały. Natomiast u góry mamy dwa wejścia od sond oscyloskopowych oraz wyjście generatora funkcyjnego. Jeżeli chodzi o wymiary, to sprzęt jest podobnych rozmiarów co inne urządzenia tego typu na rynku. Porównując go z multimetrem, tak się prezentuje. Mamy tutaj standardowe, metalowe, nieosłonięte gniazda BNC, które są oczywiście ze sobą galwanicznie połączone. Również masa portu USB-C jest galwanicznie połączona z masą oscyloskopu, także podczas pomiaru urządzeń pod napięciem musimy mieć to na względzie, żeby po prostu przypadkowo nie dotknąć tutaj któregoś ze złącz. Jeżeli chodzi o masę multimetru, to nie jest ona galwanicznie połączona z masą oscyloskopu i generatora. Urządzenie przychodzi już z zainstalowanymi dwoma akumulatorami 18650 o pojemności 2000 mAh każdy, także włączmy go od razu. Zobaczmy, jak się uruchamia. Tak to wygląda i standardowo po uruchomieniu mamy włączony multimetr. Wyświetlacz jest to standardowy kolorowy LCD o przekątnej 2,8 cala, rozdzielczość 320x240 pikseli. Nie ma jakichś większych problemów z odczytaniem go z różnych kątów. Występuje tutaj standardowe przekłamanie kolorów przy obracaniu ekranu. Podświetlenie możemy regulować klikając ten przycisk.
Sprawdźmy od razu te akumulatory. Tak one wyglądają, nie mają żadnych oznaczeń. Jak możecie zobaczyć, są one połączone równolegle, także nie ma znaczenia, czy włożycie jeden akumulator, czy dwa. Nawet z jednym urządzenie normalnie wystartuje. I ma pełną funkcjonalność. Jeżeli chodzi o pobór prądu, to tak się to przedstawia. Po uruchomieniu mamy około 440 mA. Przy aktywnych dwóch kanałach na oscyloskopie jest 550 mA. Jest to maksymalny pobór, już się nie zwiększa bardziej. Nie jest to duży pobór, ale te dwa akumulatory nie wystarczą na 10 godzin pracy, jak deklaruje producent. Myślę, że 7-8 godzin jesteśmy w stanie uzyskać, co i tak jest dobrym wynikiem. Po wyłączeniu urządzenie jeszcze przez jakiś czas pobiera prąd. Następnie po dłuższym czasie pobór spada do wartości poniżej 1 mA. Na przednim panelu od samej góry mamy 4 przyciski funkcyjne. Odpowiadają one tym opcjom, które są zawsze napisane pod ekranem. Akurat w przypadku multimetru mamy napięcie stałe, przemienne, częstotliwość, wypełnienie. Dolne przyciski służą do wybrania wielkości mierzonej, a tym przyciskiem włączamy od razu bezpośrednio generator funkcyjny. Jeżeli chcemy przejść do multimetru z powrotem, no to wystarczy kliknąć ten przycisk, na przykład od razu urządzenie przechodzi na multimetr. Jeżeli chcemy przejść do oscyloskopu, no to po prostu klikamy jeden z tych przycisków, channel 1, channel 2, jesteśmy na oscyloskopie. I ta sekcja tutaj służy m.in. właśnie do ustalania parametrów oscyloskopu. Na dole mamy przycisk Save, który służy do zapisywania przebiegów. Tutaj możemy zatrzymać pracę oscyloskopu. Auto jest to tryb automatyczny, gdzie oscyloskop sam dostraja swoje parametry do mierzonego sygnału. Natomiast tym przyciskiem menu możemy sobie wybrać pokazywanie mierzonych wielkości na ekranie. Zaraz po uruchomieniu urządzenie jest w trybie multimetru. Jest to tryb, który zawsze włącza się pierwszy, czyli nie jest zapamiętywana ostatnio wybrana funkcja. Mało tego, jeżeli wprowadzimy jakieś ustawienia odnośnie parametrów oscyloskopu, po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu nie są one zapisywane. Wszystkie ustawienia się resetują. Jeżeli chodzi o najważniejsze parametry oscyloskopu, mamy pasmo przenoszenia 80 MHz, częstotliwość próbkowania 200 MSampli na sekundę. Producent nie podał, czy ta częstotliwość dzieli się na dwa kanały po 100 MSampli, czy jest to próbkowanie na każdy kanał. Mamy oczywiście dwa kanały, sprzężenie DC-AC, czułość wejściowa od 10 mV na działkę do 10 V na działkę. Czyli przy ustawieniu sondy na tłumienie razy 10 mamy tylko 100 mV na działkę. Dokładność pomiaru, jeżeli chodzi o amplitudę, 5% plus minus 0,2 działki, czyli nie oszałamia. Tryby wyzwalania automatyczny, normalny, pojedynczy. Mamy oczywiście regulowany poziom wyzwalania. Możliwość włączenia kursorów pomiarowych czasowych i napięciowych. Możliwość ograniczenia pasma przenoszenia. Wyświetlanie pomiarów napięcia peak-peak, napięcia szczytowego, wartości maksymalnej, minimalnej, średniej oraz RMS. Oraz pomiary częstotliwości, okresu, długości przebiegu oraz wypełnienia. Mamy maksymalną pamięć 6000 próbek dla jednego kanału oraz 3000 dla dwóch kanałów. Podłączyłem fabryczną sondę pomiarową do pierwszego kanału i wykonamy sobie teraz kompensację. Sondę trzeba ustawić na tłumienie razy 10 i potrzebujemy przebiegu prostokątnego o częstotliwości 1 kHz. Niestety ten sprzęt nie ma dedykowanego wyjścia z takim generatorem. Musimy się posłużyć budowanym generatorem funkcyjnym, czyli przechodzimy na generator klikając ten przycisk. Przebieg jest domyślnie ustawiony na 1 kHz. Ustawiamy kształt prostokątny. No i generator jest cały czas załączony. Przechodzimy z powrotem na oscyloskop klikając na przykład kanał pierwszy. Wkładamy sondę do wyjścia generatora. I klikamy auto, żeby przebieg szybko się pokazał. Mamy coś takiego. Teraz sobie tymi strzałkami wyreguluję podstawę czasową. Ten śrubokręcik zestawu wkładamy tutaj w ten otwór. No i regulujemy. Jak możecie zobaczyć, regulacja działa prawidłowo. No i ustawiamy w ten sposób, żeby ten przebieg był jak najbardziej zbliżony do idealnego prostokąta. Powiedzmy mniej więcej tak. No i jest ok. Teraz sobie sprawdzimy pasmo przenoszenia. Ustawiłem częstotliwość 1 MHz, 1 V peak-peak. Musiałem przełączyć się na drugi kanał, bo ten czerwony kolor jest zupełnie niewidoczny. Mamy wszystko ustawione. No i jedziemy w górę. 5 mega. 10. Mega. Trochę ta sinusoida już taka poszarpana, ale amplituda się zgadza, jedziemy dalej. 30 mega. 40.
50. Amplituda zaczyna spadać. 60 mega. No i 71. Przy około 72 mega mamy amplitudę 700 mV. A nawet mniej, jak sobie zwiększę tutaj, zobaczcie. I coś się dziwnego z tą sinusoidą dzieje. Jakieś problemy z samplowaniem chyba. W każdym razie około 70 MHz jest to rzeczywiste pasmo. No i trochę tutaj jest, jak widać, zawyżone. Dojdźmy jeszcze do 80, co jest maksymalną częstotliwością tego generatora. No i tutaj już mamy 0,5 V, pik-pik, także zdecydowanie pasmo tego oscyloskopu jest poniżej 80 mega, w okolicach powiedzmy 70. Teraz puszczę kilka takich testowych przebiegów, zobaczycie, jak oscyloskop sobie z tym radzi. Zauważcie, że odświeżanie ekranu jest bardzo wolne. Tutaj ustawiłem przemiatanie częstotliwości od 1 kilo do 100 kHz w czasie 2 sekund. No i zobaczcie, że nie ma szans, żebyśmy cokolwiek zobaczyli sensownego. Zmniejszę do 10 kHz. No i tutaj coś tam powiedzmy widać, ale też naprawdę szału nie robi. Jeżeli trafi się jakikolwiek przebieg impulsowy z jakimiś szpilkami, nie ma szans, żebyśmy to zauważyli. Jeżeli chodzi o sygnał prostokątny, to tak wygląda. Mamy 1 MHz. 10 mega. 20 mega już widać, ten przebieg się pomału robi sinusoidą. A tak wygląda ten sam przebieg na konkurencyjnym, powiedzmy, skopometrze. Tu mam taki przebieg ze zmienną amplitudą. Zwiększam częstotliwość. 3, 4, 5 mega. Widać, że się trochę zmniejszył. Nawet jak rozszerzę podstawę czasową, no to ta amplituda też już jest mniejsza. Jeżeli chodzi o przebiegi niskoczęstotliwościowe, takie impulsy powiedzmy, to oscyloskop radzi sobie, jak widać. Mamy 200 Hz. Co zauważyłem interesującego, w zależności od tego, ile pikseli jest na ekranie zaświeconych, zmienia się szybkość działania tego oscyloskopu. Zobaczcie, teraz sobie zmieniam podstawę czasową. No, teraz jest trochę szybciej. I znowu, coraz wolniej. Jakaś totalna masakra to jest. Tak wygląda przebieg modulacji amplitudy. Częstotliwość sygnału 1 mega, modulacja na 10 kHz. Zobaczmy, jak sobie radzi z przebiegami o bardzo małej amplitudzie. Ustawiłem 1 MHz, 10 mV pik-pik. No i dam auto. Nie najgorzej. Aczkolwiek pamiętajcie, że jest to wszystko na kablu, a nie na sondzie. Jeżeli na sondzie ustawimy tłumienie razy 10, to już nie będzie tak różowo. Możemy nawet zjechać trochę niżej. Zobaczmy, na 5 mV pik-pik. No, nawet do 1 mV daje radę, także spoko. Coś tam widać. Sprawdźmy teraz te funkcje pomiarowe. Klikamy menu, wybieramy volt, czyli pomiary napięciowe. Włączmy sobie wszystkie, zobaczymy, jak to będzie działało. No i jest, tylko czemu to się wyświetla czerwoną czcionką? Tak to wygląda. Odświeżają się nawet dość żwawo, no ale niestety prawie są niewidoczne. Jeszcze zobaczmy pomiary czasowe. Włączmy wszystko, częstotliwość, okres, szerokość, wypełnienie. Ojojoj. No i zobaczmy, częstotliwość 1 mega zgadza się, czas, czasy się zgadzają. Aha, jest to czas górnej połówki dolnej, z tego co widzę chyba. Także działa to poprawnie. Oscyloskop ma również funkcję zapisywania tych przebiegów do pamięci. Trzeba kliknąć ten przycisk Save. I teraz klikamy menu, waveform, i tutaj mamy całą tą pamięć, ustawiony jest na ostatnim zapisie, wejdźmy na niego, i tak to wygląda. Zapisały się te dwa pomiary, które ustawiłem, i zapisały się ustawienia kanału. Niestety nie ma tutaj możliwości rozciągania tych przebiegów, także są to tylko po prostu zrzuty ekranu. Po wyjściu z tej pamięci ustawienia się skasowały, nie pokazują mi się te pomiary tutaj.
włączył się drugi kanał. Nie wiem z jakiej racji. Także to oprogramowanie działa dosyć dziwnie. Jest tu dużo niedoróbek. Jeżeli chodzi o samo sterowanie, to jest ono dość intuicyjne. Tymi strzałkami rozciągamy sobie podstawę czasową. Natomiast tymi góra-dół amplitudę przebiegu. Pod tym przyciskiem menu mamy tą galerię. Tutaj mamy pomiary napięciowe, pomiary czasowe. Tu możemy sobie odwrócić przebieg. A tutaj rzekomo są kursory, na co wskazuje również instrukcja. Niestety po wybraniu tej funkcji i wybraniu powiedzmy kanału drugiego, żadne kursory się nie pokazują. Nie wiem o co chodzi, nie byłem w stanie tego uruchomić. Także według mnie ta funkcja nie działa. Dziadostwo! Mamy tutaj osobny przycisk od ustawienia wyzwalania. To jest ta czerwona strzałka tutaj. Niestety sterowanie tym wyzwalaniem jest bardzo wolne. Jeżeli przytrzymamy strzałkę do góry, oscyloskop zaczyna wydawać dźwięki, ale strzałka w ogóle nie idzie do góry. Musimy klikać po jednym stopniu. Bardzo uciążliwe rozwiązanie. Tutaj możemy to zresetować. Możemy sobie wybrać, jakim zboczem ma być wyzwalany. Oczywiście wybieramy, który kanał i tryby wyzwalania. Automatyczny, pojedynczy i normalny. Te przyciski służą do wyboru kanałów. Tak jak w standardowym oscyloskopie, klikając raz włączamy dany kanał. Klikając drugi raz wyłączamy go. Pod tym przyciskiem Utility mamy możliwość włączenia lub wyłączenia dźwięku, zmiany podświetlenia i możemy ustawić, po jakim czasie urządzenie ma się wyłączyć. Od 15 minut do bycia cały czas załączonym. Klikając któryś z tych przycisków przechodzimy bezpośrednio już do multimetru, natomiast klikając ten przycisk do generatora. Generator działa jednocześnie z oscyloskopem. Także możemy sobie coś ustawić, a następnie przejść na oscyloskop i dokonać pomiaru. Mamy do wyboru tylko trzy sygnały. Trójkątny, sinusoidalny oraz prostokątny. Nic więcej nie możemy tutaj ustawić w tym temacie. Przyciskiem F2 możemy zmienić częstotliwość. Sinusa maksymalnie do 5 MHz, prostokąt do 1 MHz oraz przebieg trójkątny do 1 MHz. Więc zobaczmy 1 MHz. 1 mega. Tak to wygląda. Tutaj możemy sobie zmieniać amplitudę. I też zauważcie, że amplituda nie jest płynnie zmieniana. Mamy tylko predefiniowane wartości 5V peak-peak, 3V peak-peak, 2, 1V peak-peak, 0,5V peak-peak, 200mV peak-peak oraz 100mV peak-to-peak. No i ostatnia funkcja, czyli wypełnienie. I dlaczego nie działa? Nie wiem o co tu chodzi, zobaczcie. Klikam wypełnienie i nie mogę ustawić. A nie, idź pan w chuj. To są wszystkie opcje tego generatora. Nie można tego nazwać generatorem arbitralnym. Jest to po prostu zwykły generator funkcyjny i to bardzo uproszczony. Niemniej czasem nawet i taki prosty generator jest przydatny, także lepiej, że jest, niż jakby go miało nie być. Jest to multimetr o maksymalnym wskazaniu 6000, także niezbyt dużo. Dla porównania ten O1 ma 22000 maksymalne wskazanie, ale taka rozdzielczość jest wystarczająca do większości pomiarów. Sama czcionka wygląda dość ciekawie. Sprawdzimy sobie najpierw pomiar napięcia. U góry tu z lewej strony macie pomiar z bardzo dokładnego multimetru laboratoryjnego. No i porównamy sobie te dwa wskazania. Jedziemy od samego dołu. Około 10 mV. 20. 30. Ładnie. 100 mV. Bardzo dobrze. 200 mV. 300. 500 mV, 610. No i przeskoczył. 1 V mniej więcej. Bardzo ładnie. 3 V, 5 V, 10 V, 11, 13, 15. W. Zgodnie z parametrami podanymi w dokumentacji. Przy pomiarze napięcia przemiennego mamy jakieś dziwne wyniki, zobaczcie. Ustawione jest 1 mV RMS, a pokazuje jakieś 26. Jedźmy w górę. 10 mV. No, coś tu jest nie tak. 50. I to napięcie pływa, zobaczcie, spada teraz. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem w multimetrze.
jeszcze tutaj poprawię przewody, ale są ok. Mimo, że nie wchodzą do końca, to styk jest w miarę dobry. Zobaczcie, co tu się dzieje. Teraz jedzie w górę znowu. No, ciekawa sprawa. 400. No, tutaj już jest w miarę, chociaż znowu, zobaczcie, pływa ten pomiar. Aż wam pokażę, z czego to jest wszystko mierzone, żeby nie było. Ciekawa sprawa, zobaczcie, cały czas idzie w górę i w dół. Przy 100 Hz jest ok. Tu od 100 jest w miarę, powiedzmy już. Przy tych 100 Hz. A widać, że częstotliwość ma wpływ na ten pomiar. Przy 50 niestety, ale ten wynik zaczyna pływać. Powiem szczerze, że jestem bardzo zdziwiony, zwłaszcza, że przebieg sinusoidalny o częstotliwości 50 Hz to jest przecież podstawowy przebieg dla takiego multimetru, jeżeli chodzi o napięcie przemienne. No nieciekawie to wygląda. Nie podobają mi się te pomiary. Zobaczcie, co się dzieje. Idzie znowu na dół. No i przy 100 Hz jest ok. Że coś z tym pasmem przenoszenia tego multimetru jest nie tak. Pierwszy raz mi się zdarza taka sytuacja. Przy 100 Hz już jest dobrze, zobaczcie. 500 mV przy 100 Hz. Już jest ok, wskazanie stoi. Ciekawa sprawa. Sprawdźmy teraz pasmo przenoszenia dla sygnału sinusoidalnego. Według instrukcji jest ono od 50 Hz. Także jedziemy od 10, 20. Od 20 widać, że już łapie. 30, 40, 50. Ciekawa sprawa, coś przy tych 50 Hz jest nie tak. Przy 40 jest ok. Przy 50. Jedziemy dalej. 60. 100 Hz. Hz. 300. 400. 500. 600. 700, 800, 1 kHz, 1100, 1300, 1,5 kHz, 2 kHz, spada amplituda, 3 kHz. Do 3 kHz mamy pasmo 3 dB dla napięcia przemiennego sinusoidalnego z dziwnym dołkiem przy 50 Hz. Teraz przebieg prostokątny od 10 Hz. 20. 50 Hz. Tutaj znowu przy 50 Hz delikatnie idzie w górę. I znowu przy 50 Hz idzie najpierw w górę, potem w dół. 100 Hz. 200. 300. 400. 500, 600, 700, 1 kilo, 2 kilo, 2,5 kilo mniej więcej. Przebieg trójkątny, 10 Hz, 20, 50 Hz, znowu to samo, no i do 3 kilo też wyciąga. Teraz częstotliwość, 1 Hz, 5 Hz, 10, 100, 1 kilo, 100 kilo. No i przy 100 kHz mamy problem. 140, zobaczcie, co tu się dzieje. 180 kHz, 200 kilo. O, zaczyna pokazywać jakieś głupoty. Wygląda na to, że powyżej 38 kHz częstotliwościomierz w tym multimetrze zaczyna pokazywać głupoty. 40 kilo, 50 kilo, no i to by było na tyle. Jeżeli chodzi o wypełnienie, to zobaczcie, ustawiłem 60% wypełnienia i już od 7 kHz zaczyna się gubić.
10 kilo, już ma 63%. Przy 15 kilo już prawie 70 pokazuje. Przy 20 kHz już ponad 70%. Także też z tym pomiarem wypełniała coś nie tak. No cóż, jedziemy dalej. No i zobaczmy, jest 0 ohmów. 1/10. Nic. 0,2. Coś mamy. 0,4 ohma. Dziesiątka niżej. 0,5 ohma. Dycha niżej. 0,7 ohma. Dycha niżej. 1 ohm. No i tutaj jest pomiędzy 0,9 a 0,8 ohma. Także trochę zaniża, ale zgodnie ze specyfikacją nie można mieć zastrzeżeń. Zobaczmy 100 ohmów. Bardzo ładnie. 110. Bardzo dobrze. 1 kilo. Dobrze. 4 kilo. Ok. 10 kilo. 100 kilo. Bardzo ładnie. 500 kilo. 1 mega. I 1,1 mega. Ok. Jeszcze przy okazji pokażę Wam funkcję Hold, która działa na każdym pomiarze. Trzeba kliknąć ten przycisk uruchamiania. I pojawia się okno na górze. I teraz multimetr zatrzymuje to duże wskazanie, a my możemy sobie jeszcze zmieniać te wartości, które pokazują się w tym małym okienku. Zobaczcie. Zmniejszam rezystancję. No i działa to. Tylko trzeba pamiętać, że w przypadku zatrzymywania multimetr nie zmienia zakresów. Jeżeli chcemy ręcznie zmieniać zakresy, klikamy przycisk Auto i możemy sobie bez problemu to ustawiać. W teście diody mamy do dyspozycji napięcie prawie 3,3 V. Natomiast prąd na poziomie prawie 2 mA. Także bez problemu multimetr zaświeci diodę czerwoną, zieloną oraz niebieską i pokaże prawidłowy spadek napięcia. Oczywiście spadek napięcia na diodach krzemowych również pokaże, czy to jedna, dwie czy trzy w szeregu. Tester ciągłości ma bardzo cichy pisk. Łapie całkiem nieźle i ma dziwną przypadłość, zobaczcie. Przy zwarciu sond za pierwszym razem jakby łapie od razu, potem przerywa pikanie i znowu piszczy. Ciekawa sprawa. Dość długo też przeciąga. Oczywiście na wyświetlaczu wartości pokazują się z opóźnieniem. To jest standardowe. Teraz sprawdzimy, jaki najkrótszy impuls wystarczy, żeby ten tester ciągłości zadziałał prawidłowo. Mam tutaj ustawiony 1 Hz, wypełnienie 1%, czyli impuls 10 milisekundowy. Zobaczcie. No już myślałem, że daje radę, ale niestety po kilku razach zaczyna się gubić. Także podejrzewam, że przy 20 milisekundach już będzie ok. Jest ok. Teraz ustawiłem wypełnienie na 50%, częstotliwość 1 Hz. Czyli to jest tak, jakbyśmy co sekundę na pół sekundy zwierali sondy. I zwiększamy sobie częstotliwość. Dziwne jest to, że nierówno łapie, ale to by się pokrywało z tym, co Wam na początku pokazywałem przy zwieraniu sond. Przy 3 Hz ma już jakąś czkawkę. Zupełnie nierówno łapie, a przy 5 Hz już w ogóle nie ma żadnej reakcji. I jeszcze test praktyczny. Ten układ ma 7 nóżek połączonych z plusem zasilania, więc jeżeli usłyszymy 7 piknięć, znaczy, że jest ok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i 7. Także jest ok. Całkiem spoko łapie. Kontrolny pomiar pojemności. Zaczynamy od 306 pikofaradów. Mamy 340, 1,06 nano, 1,087, 10,065 nano, no mamy 9,5, 98,36 nano. Różnice są na poziomie nanofaradów.
Tutaj jest 576 nano, 104 mikro. Tutaj troszkę za nisko, 10 mikro. OK. 100 mikro, właściwie to 105. 510 mikro. W porządku. 939 mikro. OK. 3293 mikro. W porządku. 8285 mikro. Trzeba trochę poczekać, ale nie jest wcale tak źle. OK. I dopałka na 11,6 tysięcy mikrofaradów. Teraz zrobimy sobie pomiar prądu. Jak możecie zobaczyć, kalibrator jest odłączony. Niemniej jednak multimetr pokazuje jakiś prąd. Zadajmy mu powiedzmy 100 mikroamperów. I w sumie wartość zgadza się. Mieliśmy to szczątkowe wskazanie tutaj. Jest to zgodne z parametrami z instrukcji. 200. 300. Pół miliampera. Jest OK. Cały czas ta trójka jest na końcu. 1 miliamper. 1,5 miliampera. Jest w porządku. 2 mili. 5 miliamperów. 10 mili. 15. 20. Jest w porządku. Teraz większe prądy. 100 mili. 300 mili. 500 mili. 800. 1 amper. 1,5. 2,5. 3,5. 5 amperów. 10 amperów, 11, no i mamy poza zakresem, ale niestety nie ma żadnego piszczenia, także możemy przez przypadek spalić bezpiecznik bez wcześniejszego ostrzeżenia. W tym filmie nie będzie rozbiórki, bo muszę coś jeszcze sprawdzić. Na pewno pojawi się jeszcze drugi odcinek z analizą wnętrza, natomiast jedną rzecz muszę wam pokazać. Spójrzcie na to. Bezpieczniki są lutowane do płyty. Taka ciekawostka. Nasi chińscy przyjaciele nie popisali się tworząc to urządzenie. Praktycznie na każdym kroku było coś nie tak, jak mogli się zobaczyć. Nie chcę tutaj kategorycznie się odnosić, gdyż nie jest to moim celem. Ja bym tego nie brał. Staram się wam pokazać po prostu wszystko, żebyście wy sami mogli to ocenić. Myślę, że jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to już macie taką wiedzę. Dlatego zachęcam was w komentarzach do napisania opinii na ten temat. Będzie jeszcze jeden film z rozbiórki tego sprzętu i analizy wnętrza. Generalnie dla mnie na pewno nie byłoby to urządzenie pierwszego wyboru, ale być może jest ktoś z was, którego oczekiwania taki sprzęt byłby w stanie spełnić. W tym filmie to już wszystko. Do zobaczenia już niedługo, do kolejnej części. Trzymajcie się!